Witajcie, tu Martin Fitch. Oglądacie program Myślę Pozytywnie. Zaprosiłem na moją kanapę zwierzeń niesamowitych i pozytywnie zakręconych ludzi. A dzisiejszym moim gościem jest... Długie lata ciężko pracowali na niebywały sukces. Śpiewali z wieloma znanymi artystami. Jednak dziś to o nich mówi cała Polska. Pełni muzycznych pasji i cudownej, pozytywnej energii. Sun and Grace! Ania Żaczek, Kamil Mokrzycki, czyli założyciele grupy Sun and Grace. Który to był rok? 2005? Podobno tak. To ile to już jest... 12 lat? Ja nie liczę. 12 lat, ale wy się nic nie zmieniliście. A dziękujemy bardzo. To jest najlepsze. Ty już masz dziecko, wiem. Ty przechodzisz... Jeszcze dziecka nie mam. Pierwszą młodość, a zresztą w ogóle czemu ty jesteś taki opalony? Wiesz co, no, mieliśmy chwilę czasu po tym, jak skończyliśmy nagrywać płytę i mieliśmy czas na krótkie wakacje, więc jeszcze udało się. Skoro o płycie mowa, to pokażcie wasze najnowsze dziecko. Tak. Najnowsza płyta. Właśnie tak mówisz, że on nie ma dziecka, proszę. O tej płycie mówimy. Jest. Dokładnie. To jest Sun and Grace, płyta nazywa się Życzenia. Jest to nasza druga płyta. Nie ukrywam, że chyba jeszcze bardziej wyczekana niż ta pierwsza, bo można by pomyśleć, że to jest oczywiste, że kontynuacją pracy artystycznej każdego artysty jest kolejna płyta. W naszym przypadku wszystko jest zawsze dosyć dużą niewiadomą i tak naprawdę... Wszystko traktujemy jako duży prezent od losu, więc... Po pierwszej płycie wcale nie do końca mieliśmy pewność, że gdzieś uda nam się na tyle zaskarbić serca słuchaczy, no, ale pierwsza żeby płyta była ogromnym hitem, no. No tak, no i dzięki temu powstała druga. I druga też jest ogromnym hitem, bo po prostu ludzie biją oknami i drzwiami do wszystkich sklepów, żeby kupić ten album i to jest niesamowite. A wiecie, co mi się najbardziej podoba? Że teraz na okładce jest Sun and Grace. A, myślałem, że liście. Tu mamy Tabi, Sun and Grace, ale waszych utworów pozorom... było bardzo dużo też z innymi artystami, tak. Co jest fajne. Natomiast to pokazuje, że te lata, które wy spędziliście pracując, te 12 lat, pracowaliście z matką, no ze śmietanką muzyczną naszego kraju. I nagle pierwsza płyta Sun and Grace sprzedana super, teraz druga płyta, czyli jednak jakby ta pokora w was i praca czasem nawet i za plecami jakby tych wielkich artystów popłaciło, no opłaciło to się i jest sukces. To tak naprawdę wszystkie te kroki to jest olbrzymia przyjemność, to, że my mamy szansę wystąpić ze wszystkimi tymi znakomitymi artystami, z którymi nam się do tej pory udało i kolejne wszystkie zaproszenia traktujemy jako olbrzymie wyróżnienie. Także to, że teraz jest Sun and Grace na okładce, to nie znaczy, że nie ma tam Taba. Nie, no oczywiście, że nie. To wszystko wiemy. Natomiast wiesz, chodzi mi o to, że macie takie, że jest dziecko, że jesteśmy po prostu, że się udało, że jednak ta ciężka praca jakby się opłaciła. No, jak najbardziej. No, mam nadzieję, że też nasi słuchacze będą z przyjemnością słuchać tej płyty. My mamy takie poczucie, że rzeczywiście ciężka praca i konsekwencja w dążeniu do celu to jest klucz. To jest śmieszne, bo dużo osób się nas pyta, co robić, co trzeba zrobić, tak. Jak to się stało, że sukces. A to jest kwestia tak jakby wielu czynników, które na to się składa. Wiesz, no właśnie, co Sun and Grace zrobił, żeby osiągnąć ten sukces? No, my to tak naprawdę dosyć mało, bo my robimy to, co od zawsze, czyli wchodzimy do studia, nagrywamy, idziemy na próbę, ćwiczymy te utwory, jedziemy na koncert i dajemy z siebie 100%. Ale to strasznie jest... mało. Nie, no, wiesz, ja mówię o kwestii takiej, że tak jakby, żeby powstała płyta to i w ogóle, żeby ta płyta tak jakby dotarła do ludzi, ta twórczość, którą artysta gdzieś tam skubie i robi, w naszym przypadku również z różnymi świetnymi producentami, potrzebuje zaplecza. No i w naszym przypadku, wiesz, no takim zapleczem i tym, co zaskoczyło, no to było po prostu to, że trafiliśmy na odpowiednie osoby, które umiejętnie do dzisiaj wiedzą, jak pracować z Sun and Grace i wiedzą, jak robić te rzeczy, na których my za nią się w ogóle nie znamy. Wiesz, jak to pokierować, to poprowadzić, bo inaczej no to jest chyba duży sukces. I myślę, że to jest to, co jest w ogóle jedną z kluczowych i ważnych rzeczy w przypadku właśnie sukcesów fonograficznych. Za takimi sukcesami stoi zawsze wytwórnia.
i naszą wytwórnią jest Gorgo Music. Od kilku lat współpracujemy. Dla wielu osób dopiero kiedy wydaliśmy pierwszy krążek, pojawiliśmy się w cudzysłowie na rynku muzycznym, chociaż ci, którzy nas znają, wiedzą, że pracujemy dużo dłużej. Ale rzeczywiście ten sztab ludzi, którzy się znają na swojej robocie, no, zjedli na tym zęby, więc no... Znaczy ja powiem tak, no czego się nie tkną, zamieniają złoto. Taka prawda. I wasze nagrody też, które dostaliście za wideo i za debiuty wasze na rynku muzycznym. No kurczę, no gratulacje, kochani. Ja nie wiem, też ciężko mi jest jakby tak sobie przypomnieć jakiś w Polsce taki większy zespół, ludzi, które osiągną taki sukces. Ja myślę, że nawet to, czy jeżeli mówimy o dużych zespołach tego typu, to mi się wydaje, że Sound and Grace jest w ogóle wyjątkowym tworem, bo nie tylko w Polsce chyba nie ma czegoś takiego, ale myślę, że nawet w Europie na tak komercyjną skalę i w mediach mainstreamowych nie pojawia się żadna taka grupa duża. Raczej to są jakieś takie boys bandy i girls bandy, które tam liczą po 5 osób maksymalnie. W naszym przypadku te struktury zespołu są dla wielu osób niezrozumiałe i takie, wiesz, trudne do pojęcia. A my w tym funkcjonujemy, jak sam już powiedziałeś, te 12 lat, więc dla nas to jest takie coś oczywistego, coś, co się wydarza i co jest naturalne. Nie? Ludzie tam się czasami zastanawiają, czemu my się zmieniamy, czemu często podczas różnych występów są inni wokaliści. No my za nią pracujemy na co dzień z 20 wokalistów. 20 jest łącznie, tylko że się czasem wymieniacie, tak? No tak, i co nam pozwala, wiesz, na tyle fajnie pracować, że my nie odwołaliśmy jeszcze w swojej historii żadnego koncertu, bo jeżeli nawet ktoś ma niedyspozycję wokalną, to zawsze jest ktoś, kto na jego miejsce pojedzie i zaśpiewa taki koncert, a z drugiej strony nasi wokaliści nie muszą, wiesz, w pełni rezygnować ze swoich marzeń i planów osobistych. I niektórzy z nich, mimo tego, że są regularnie koncertującymi wokalistami zespołu Sound and Grace, są też weterynarzami czy lekarzami. A jak wiemy, te zawody też mają swój harmonogram i wymagają poświęcenia. Dajcie mi numer, jak będę potrzebował, to pójdę z psami. Oczywiście, Ola na pewno się zaopiekuje. Ale to naprawdę, wiesz, no mamy świetnego weterynarza, Olę, więc zajmuje się wszystkimi zwierzakami w zespole i znajomych, więc na pewno jak będziesz miał problem, to się zajmie tutaj zwierzęcy. Przyjdę, tylko proszę mi dać kod rabatowy. To już się z nią dogadę. Dobra. Powiedzcie mi tylko jedną rzecz, bo grupy wiadomo jak działają. No, po jakimś czasie pojawiają się małe konflikty, małe zgrzyty. Najczęściej te grupy się po prostu rozpadają. Nie, ale to nie rozpadają. Konflikty muszą być, to jest tak jak w każdej rodzinie, my już w tej chwili naprawdę nie traktujemy się... Czyli same gracie się kłócą? Oczywiście, że tak. Kłócą, codziennie. Kłócą. O najmniejsze, za przeproszeniem, pierdoły, po duże sprawy, które się wydarzają i na które wszyscy chcemy jakby równo pracować. Ale najważniejsze jest to, że my naprawdę traktujemy się jak rodzina już. I to jest na zasadzie, że wujka się nie wybiera, bo my już w ogóle nie analizujemy tego w charakterze, czy się rozpadniemy, czy się nie rozpadniemy, bo my czujemy, że to się w ogóle nie ma prawa wydarzyć, żebyśmy się rozlecieli. Bo już jest tak, że nie wyobrażamy sobie życia po prostu bez cotygodniowych prób, koncertów, nagrań. I to, co się wydarza między nami, jest dla nas najważniejszym znakiem, że nam po prostu zależy. Czyli wszystkie te konflikty wynikają z tego, że nie ktoś jest złośliwy, bo my się znamy jak łyse konie. U nas nie ma takich naturalnie złych ludzi, po prostu to są wszystko fajni, zdolni ludzie i wszyscy chcą dobrze, tylko czasami nie tak wychodzi, jakbyśmy chcieli. Czyli takie trochę kocham cię, ale... Ja inaczej to ująłem niż Ania powiedziała, bo to jest moim zdaniem, że ja tak czuję, że właśnie ja bardzo często myślę o tym, że to właśnie może się rozpaść, że to może się rozwalić, że to może w każdym momencie coś się zrobić takiego, że to przestanie działać. No tak, to i w tych ludzie, momentach, to jest kruche, no to i w tych momentach jeszcze bardziej wiem, że muszę się starać i walczyć o to. I myślę, że dużo osób też ma takie poczucie, że to nie jest nam dane na zawsze, tylko że to są te momenty i dlatego może nam jest łatwo mimo jakichś trudności, konfliktów czy nawet nieporozumień, które wiadomo, przy takim trybie pracy intensywnym, jak promocja płyty czy nagrywanie tej płyty się pojawiają, to wiesz, tak sobie myślisz, kurde, a jakby tego nie było? I nagle jest, okej, to wszystko jest mniej ważne, te jakieś takie niuanse, nie? Że i raczej też, wiesz, no my mamy tyle takich momentów radosnych i fajnych, które możemy dzielić ze sobą. Ja całkiem niedawno
gdzieś miałem okazję pogadać chwilę z Margaret i ona mówi tak, słuchaj, jak ja wam zazdroszczę, jak ja jadę w trasę, to mam tych swoich muzyków, ale czasami wszyscy pójdą spać, a u was to zawsze jest ktoś, kto nie śpi, nie? Ja mówię, no tak jest, no zawsze ktoś tam gdzieś gada, zawsze ktoś idzie gdzieś, wiesz, żeby się przejść, czy nawet jak mamy przerwę między soundcheckiem a koncertem, no to są trzy osoby, które idą do pokoju spać, a reszta gdzieś tam po hotelu, w pokojach ogląda filmy razem albo słucha muzyki, więc to są takie kolonie i myślę, że to jest chyba w tym zespole wyjątkowe i mam nadzieję, że ludzie, którzy słuchają naszej muzyki i przychodzą na nasze koncerty, właśnie to w tym się zakochują. Nie w nas, jako wokalistach, artystach, bo my jesteśmy naprawdę genialni. No niedoskonali, bez jakiejś takiej kurtuazji. Każdy z nas jest w jakiś sposób niedoskonały i ma dużo rzeczy, nad którymi musi pracować jako osoba. Ale jako grupa myślę, że wypracowaliśmy taką między sobą jakąś fajną relację. W dzisiejszych czasach chyba ludziom brakuje fajnych relacji. I mam nadzieję, że po prostu osoby, które lubią Sound & Grace, lubią nas nie tylko za muzykę, nie za płyty, nie za koncerty, ale za te relacje, która gdzieś przenika i dociera, wiesz, do naszej publiczności. No właśnie, my tu gadu, słuchajcie, a ja was nawet nie poczęstowałem wodą. W najlepszych programach, słuchajcie, telewizyjnych jest zawsze jakaś pani, która wchodzi z wodą. No to my nie mamy pani, mamy pana. Super. Zapraszamy na plan. O, doskonale, brawa. Dzięki. Idealnie, ja bym powiedział. Dzięki ci wielkie. Jestem też ciekaw, wiecie co? Też chcesz wody? A czy dla maluchów też możemy? One mają tam w rogu, ale ona sobie już pójdzie, bo ona już widzi chyba, że możemy. Albo chcę sprawdzić, czy to nie jest jedzenie. Woda, proszę. Chcesz, Piciu? Woda. Ty już śpisz, tak? I słuchajcie, jak tak mówiliśmy właśnie o tej grupie, o tej przyjaźni, to wy się chyba mocno też wspieracie i to jest fajne, że mimo tych kłótni to wsparcie, które macie w sobie samych, to was buduje jako ludzi, jako grupę przyjaciół. Ale powiedzcie mi tak, jak chodziliście do szkoły i był jakiś problem, jak go rozwiązywaliście? Zależy, jaki problem. Znaczy wiesz, no, jakaś afera, no, w szkole jakiś ktoś ci dokuczał i czy szedłeś do dorosłego powiedzieć na przykład, proszę pani, proszę pana, ktoś mi dokucza, albo mamo, tato, mam problem. Ja wiem. Wiesz co, ciężko chyba sobie teraz tak nagle przywołać tamte czasy o tyle, że człowiek cały czas nabiera jakiegoś doświadczenia i prawdopodobnie patrząc teraz z tej perspektywy, z tej kanapy, na tamte czasy wiele rzeczy pewnie człowiek by jakby zrobił inaczej już, ale z drugiej strony patrząc, gdyby nie tamte czasy i tamta świadomość, nie byłabym tutaj. Więc to wszystko, co się wydarzało, wiadomo, że były fajniejsze i gorsze momenty. Ja na przykład to, co pamiętam... Wiesz co, poklepią tylko po karku, to jej przejdzie. Odbije się. Jak dziecko. Może jednak wody. Jak dziecko. I wiem, że było kilka takich momentów, na pewno przełomowych, czyli pewne zmiany środowiska, które miały miejsce w moim życiu, to, że zmieniałam szkołę, na przykład przychodząc z gimnazjum do liceum, bo ja byłam pierwszym rocznikiem gimnazjum. A ja byłem ostatnim bez gimnazjum. A no widzisz. O, też. Więc jak zmieniałam szkołę, to nagle się okazało, że o kurczę, to był taki wiek, że miałam poczucie, że mogę coś zmienić, bo mam nową szkołę, nikogo nie znam tutaj, wszyscy będą mnie dopiero poznawać. Czyli taki trochę nowy start. Tak, zupełnie jakieś takie też inna wrażliwość na siebie samego, bo człowiek cały czas nabiera tego doświadczenia i to nie jest kwestia tego, czy jest wieku naście lat, czy 20 parę, czy trochę więcej, tylko jest kwestia tego, żeby na chwilę móc się zatrzymać i pomyśleć o tym, gdzie ja jestem teraz, czy jest okej, czy chcę coś zmienić. I werbalizować swoje potrzeby, bo ludzie często tak mówią, no nie pasuje mi, ale to co ci pasuje. Więc wiadomo, że ciężko czasami to nazwać słowami, może to zajmie trochę więcej czasu, ale to wszystko co się wydarza na pewno ma jakiś sens. I tak sobie myślę, że sporo rzeczy, które mnie spotkały osobiście, no doprowadziły do tego, gdzie jestem teraz i tego, że rozmawiamy. Tak jak mówiłeś, jesteś też tym ostatnim rocznikiem klasy do 8. Powiedz mi, wiedziałeś, do kogo się udać po pomoc? Wiesz co, no ja, jeżeli chodzi o podstawówkę, bo to tak gdzieś pamiętam najbardziej, to ja miałem jakieś swoje różne doświadczenia. Ja nigdy nie byłem fanem
takiej przemocy, bo ja zawsze byłem strasznie chudym i małym dzieckiem. I raczej... Dużo się zmieniło od tych no raczej byłem jednym z takich najmniejszych w klasie, więc tam miałem takich kolegów, którzy gdzieś czasami mi dokuczali, a ja nie lubiłem za bardzo się wdawać w takie bójki, bo ja później też to przeżywałem raz, tam miałem taką sytuację, że faktycznie już nie skontrolowałem emocji i gdzieś przez przypadek tam koledze rozwaliłem nos, później mi było bardziej przykro, że mu rozwaliłem ten nos, bo tam jego mama przyszła z jakąś awanturą, niż że się w końcu obroniłem i komuś tam postawiłem, więc wiesz, no ja miałem duże wsparcie też takie, że w domu, że jeżeli coś się działo, to zawsze wiedziałem, że mogę przyjść, ale ja nigdy tego nie robiłem, bo to były sprawy dzieciaków w szkole, więc zawsze mi się wydawało, że trzeba to załatwiać między sobą, ale na szczęście byłem w takiej szkole, gdzie nauczyciele, wiesz, jakoś dosyć szybko, jak zauważali takie rzeczy, to gdzieś nie pozwalali się rozwijać tym sytuacjom. No dzisiaj jest taka sytuacja, że ci koledzy, których gdzieś tam mijam z mojej podstawówki, którzy gdzieś mi dokuczali i były takie czasy, no dzisiaj wiesz, mówią cześć, gratulują, że znają zespół, że słuchają i już wiesz, no żale jakieś tam przeszły w niepamięć, ale myślę, że tak, że gdyby nie, tak jak Ania mówi, no że to jest trudne, no bo dzieje się dużo rzeczy i nie wiadomo czasami, czy to jest na tyle poważna sytuacja, żeby pójść do dorosłych i o tym rozmawiać, czy to olać i załatwić między sobą, a z drugiej strony załatwić między sobą, to wiesz, to później się tworzą, to narasta, zostaje gdzieś w człowieku, w takim małym, później trochę większym i później gdzieś te rzeczy muszą wybuchnąć. Ja na przykład, jak zauważyłeś, trochę urosłem z tego najmniejszego chłopca. Ale to było tak trochę, a pokażę im teraz. To było chyba bardziej, a pokażę sobie, ale podświadomie myślę, że nie jeden psycholog pewnie jakby dotarł do tych czasów mojej podstawówki, mógłby znaleźć odpowiedź na to, że może faktycznie, wiesz, gdzieś tamte sytuacje mogły mieć na to jakiś wpływ. Ja dzisiaj to robię tylko dla swojego komfortu psychicznego i dla swojego samopoczucia. Mówię tutaj o trenowaniu. Ale są takie rzeczy. Wiesz, ja też mam siostrzenice, które widzę, jak dorastają, jak chodzą do szkoły i też się zastanawiam, jak to jest, wiesz, jak one sobie radzą z tymi problemami, na przykład z tą starszą, która ma teraz 8 lat z Julką. Staram się czasami w żartach rozmawiać i o koleżankach, i o tam chłopakach. I czego się dowiadujesz? Wiesz co, no dowiaduję się tego, że jak mówię, jak tam było w szkole, to mówię, czy mogę przy niej nie przeklinać, że szkoła to jest przekleństwo. No, jest jedna z najlepszych uczennic w klasie, a mówi, że nie znosi chodzić do szkoły i tak dalej, więc też staramy się to obserwować, spróbować znaleźć przyczynę, jakby skąd ten bunt taki, no, ale myślę, że to jest wpływ rówieśników, nie, że tam nawzajem są takie sytuacje jakieś. No, ciężki temat poruszyłeś, bo... Wiesz co, nie, bo tak teraz patrzę, dzieciaki są trochę bardziej też jakby otwarte i coraz więcej mówią, wiesz, sobie. Chyba, nie wiem, może doba internetu tego, że mogą się wypisać czasem, wiesz, mogą powiedzieć sobie złe rzeczy, czy tam dobre rzeczy, najczęściej niestety złe w internecie, to jakby też trochę otwiera i rodzice, obserwując trochę, że za ich czasów oni na przykład nie mogli iść do rodziców i powiedzieć, no, wiesz co, mamo, ktoś mi coś, bo to było takie, no co do mnie przychodzi, załatwiaj to sobie sama. No za naszych czasów dawaliśmy sobie, za przeproszeniem, po mordzie, pod drzewem i jest po sprawie, no. A wiesz, no teraz jest tak, że jakby, nie wiem, no też dzieciaki nie biegają tyle po podwórkach, no jakby więcej się dzieją przed komputerami, więc jak już wyjdą i tam się coś wydarzy, to przecież przychodzą do domu i pierwsze co mówią. Ty jako przyszła mama, znaczy nie przyszła mama, jako teraz już mama, a jako przyszła już, bo niedługo do szkoły. Idzie. Tak. No, jeszcze chwila. Daj mi chwilę czasu. Dobrze, no ale już... To bardzo szybko zlatuje. Szybko zlatuje, ale już wiesz, już naprowadzamy. Boisz się trochę tego, co się będzie... Ja jestem przerażona. Absolutnie porównywanie mojej epoki do stanu, że powiem, bieżącego rzeczy, czyli jakbym postawiła siebie w czasach Zośki, no to w ogóle nie wiem, jakbym sobie z tym wszystkim poradziła, bo to, jak się rozwinęły w tej chwili te media, social media i to wszystko, co się wydarza, to jest dla mnie czarna magia. Ja się tego uczę, bo tak się komunikujemy między innymi z naszymi słuchaczami, ale,
ale to jakby nie jest tak nie było tak na porządku dziennym przez długi czas, mimo że ja jako dziecko informatyków miałam dostęp do internetu w domu dość szybko, ale to wszystko była taka trochę jeszcze nowość. Pamiętasz te dźwięki, jak się łączyły z A jak mama krzyczała: Anka, nie mogę nigdzie zadzwonić, linię zajmujesz modemem. Ja to przecież... A jakie rachunki przychodziły? No oczywiście, że tak. Ile razy dostałam przecież po uszach, że jak to... I co, i nie odnajdujesz się w tym wszystkim? Ja jeszcze nie wiem, jaki to będzie miało wpływ na moje dziecko. Moje dziecko póki co na szczęście nie garnie się do, nie wiem, rozbrajania mi iPhone'ów i tak dalej, już się w ogóle bardzo szybko rozbiła, więc... ale że powiem, usiłując mi oddać ten telefon, więc ja jestem bardzo szczęśliwa, natomiast... Ej, proszę. Tak było, mamo, chcesz? Ojejku, nie żartuję. nie, no to wszystko jeszcze jest przede mną, wiesz, i myślę, że będę się tego uczyła na bieżąco. Nie jestem w stanie sobie w ogóle wyobrazić, czy to będzie ważne dla mojej córki, właśnie ta komunikacja przez social media, czy na przykład ważniejsze będzie to, żeby właśnie ze znajomymi się wybrać gdzieś na miasto i po prostu spędzić czas w takim prawdziwym życiu, bo to wszystko się zmienia jak w kalejdoskopie. W tej chwili ja się trochę nawet zaczęłam cieszyć, że przychodzi moda właśnie na to, żeby odkładać telefony. Że tego już nie ma, tak, że wszyscy się spotykają. Tak, są takie restauracje, knajpie, gdzie się oddaje, prawda? Tak, w ogóle, przy wejściu. Tak, przychodzisz, wszyscy znajomi odkładają na jedną tacę, pani przychodzi, zabiera, wkłada do jakiejś tam. Tak, w ogóle spędzasz czas tu szafki. I teraz, nie robisz sobie selfie, nie robisz sobie coś, tylko po prostu nagle się spędza ten czas, patrzy się sobie w oczy. I to jest niesamowite, że nie patrzysz w oczy telefonowi ze zdjęciem kolegi, tylko to się wydarza tu i teraz, więc. Ciężko wyrokować, bo na czas szkolny to jeszcze mam parę lat na szczęście. A na pewno do tego czasu no, kontakt z takimi mediami no, to będzie w ogóle minimum. Jak już mówimy o selfiakach i o zdjęciach na Instagrama, robicie zdjęcia jedzenia? A ja nie, jedzenia nie. Jedzenie to ja zjadam. Ale mi się chyba kiedyś zdarzyło, bo czasami jest taka ładna kompozycja. Nie, ja to mam tak, że zazwyczaj jestem tak głodny, że usiłuję naśladować nasze koleżanki wspólne, które mają takie oko trochę fotografa. Rzeczywiście takie są, wiesz, jakby tutaj było dobre światło, tutaj coś tam, tutaj te kiełki z buraczka takie ładne. I wiesz, i robię taką kompozycję, że potem ja widzę się jakiego na Instagramie i mam po prostu, to ugotujemy albo zdobędziemy takie dobre, ale usiłuję to powielić i... No nie mam takiego talentu. Dlaczego to? Nie, ale ostatnio widziałem taki link na YouTubie, gdzie pan przychodził i dokładnie ludziom w sekundzie, kiedy oni próbowali robić zdjęcie, uderzał jedzenie widelcem, rozwalając całą tę kompozycję. I po prostu ich miny, jak to się nie udało, były nieziemskie. A dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, bo jakby taka moda w dzisiejszych czasach jest na Instagram i to, że muszą być super piękne ciała wyrzeźbione, że te dziewczynki, które to oglądają młode, one się zaczynają głodzić, że one mówią sobie, kurczę, muszę też założyć taki Instagram i muszę być taka piękna jak ona. Ale wiesz co, chyba a nie najlepszy... widzą tego, tak, jak to tak naprawdę wygląda. No, 50 filtrów za przeproszeniem do nałożenia, zdjęcie od góry, żeby wyglądać chudziej, wiesz, to jakby to wszystko jest jakby taki trochę sztuczny świat się zrobił. Ja się tego wszystkiego uczę od tych młodszych, więc tak jakby nie wiem, czy byłbym... Ale nie zrobił się trochę taki sztuczny świat? Zrobił się, ale wiesz co, mi się wydaje, że ci, którzy są bacznymi obserwatorami, a ja wierzę w takich ludzi, to widzą, gdzie jest filtr nałożony i gdzie jest trochę prawdy, a to, że ktoś dba o kształt swojego ciała, tak jak siedzący koło mnie mój kolega. To... No tak jak ty byś nie dbała. No. Urodziła dziecko, przypominam. Ale ja nie mam takiej motywacji. Nie jestem tak zmotywowana i jak się mówi systematyczna, chociaż mój mąż bardzo by mi tego życzył, żebym się na przykład porwała na treningi regularne. No pewnie to by było, wyszło mi na zdrowie, ale to wszystko jest kwestią, jaka jest tego przyczyna i jaki jest tego cel. Jeżeli przyczyną jest jakaś próżność i chęć bycia kimś innym niż się jest faktycznie,
no to chyba nie tędy droga. Natomiast jeżeli dla kogoś motywacją jest to, że dostanie ileś tam lajków i fajnych komentarzy, żeby następnego dnia wstać wcześniej i znowu robić coś fajnego, bo po 2 godzinach treningu ma się energię potem na inne dobre rzeczy, które są do zrobienia, no to czemu nie? Czemu nie korzystać z tego? Czemu się z tym nie dzielić z ludźmi? Bo to, co Kamok robi, to jest dzielenie się z ludźmi swoimi osiągnięciami. To jest, myślę, też motywacją ale dla ja innych. Ja też mam tak, kurczę, bo to jest strasznie dziwny temat, jeżeli chodzi o takie, tak jak mówisz, bo pod spodem może być dużo problemów i dużo wynikających z tego frustracji. Z drugiej strony, no sami jesteśmy też na to narażeni, bo też się konfrontujemy, każdy ma swój cel, do którego gdzieś tam dąży i nie zwraca wtedy uwagi na tą krzywdę, którą może sam wyrządzić komuś po drodze i no to jest strasznie trudne relatywnie, tak jakby ciężko na to spojrzeć. Ja na przykład mam tak, że już jakiś czas temu zauważyłem, że są osoby, które obserwuję, które są bardzo systematyczne i regularne w prowadzeniu właśnie tego swojego świata internetowego. Codziennie mają zaplanowany jakiś post, który wrzucą i przygotowane milion zdjęć, które będą w danym momencie zamieszczone. I ja przez chwilę próbowałem nawet tak funkcjonować, w sensie, że sobie tak wymyślałem, że może dzisiaj wrzucę to, w sumie mam takie przemyślenie, to napiszę to, ale później sobie pomyślałem, że to w ogóle u mnie nie działa. I ja funkcjonuję na moim jakiejś przestrzeni internetowej, którą się dzielę najmocniej ze znajomymi, dla których nie mam czasu zazwyczaj przez pracę, to ja to robię tylko w momencie, kiedy mam dobry humor i kiedy chcę się podzielić. Wiesz, że na przykład czuję, że coś jest fajnego i mam mnóstwo fajnej energii w sobie i zrobiłem sobie super zdjęcie, które gdzieś oddaje klimat tej sytuacji i wiem, że będzie przynajmniej 10 osób, które jak to zobaczą, to się uśmiechną i powiedzą, o dobra, jest mu w porządku, jest mu okej, okay, czy jest wszystko dobrze. A wiem, że nie mam czasu na przykład na to, żeby się z nimi spotkać na kolację, na obiad, więc ja to robię po to, bo też i dla siebie i wiem, że to tak zadziała i będzie jakimś komunikatem dla moich bliskich czy dla znajomych, ale wiem też od razu z tyłu głowy, że będzie 20 albo 30 innych osób, które mi tam napiszą coś negatywnego albo które sobie pomyślą, co za baran, albo które się postukają po głowie. No i to jest, wiesz, no, to jest ryzyk fizyk. No, ja tak jakby wiem, jaka jest waga tych sytuacji. Myślę, że to jest ważne i tego życzę wszystkim osobom, które, bo wszyscy funkcjonujemy jakoś w tej przestrzeni internetowej i życzę nam wszystkim tego, żebyśmy po prostu umieli tak jakby i cieszyć się z tego, ale też znać konsekwencje i wiedzieć, jaka jest tego cena. Bo wtedy to inaczej przychodzi. Wiesz, ja nie mam aż takiej, nie przykładam aż tak dużej uwagi, chociaż wiele osób pewnie myśli, że bardzo dużą, ale gdybym przykładał aż tak wielką uwagę do tych zdjęć, czy takiego promocji internetowej, to by mnie strasznie, strasznie bolały różne te negatywne komentarze, bo ich jest zazwyczaj więcej. No właśnie, jak radzicie sobie z falą hejtu, która w internecie jest chlebem codziennym? Ja ignoruję. Jeżeli jest ale coś, czytasz? Wiesz co, no zdarza mi się. Oczywiście, no tak jakby to chcąc nie chcąc zdarza mi się, ale wiesz, no nie przykładam jakoś wielkiego, jeżeli przeczytam jakiś jeden komentarz, który wiem, że może wywołać falę kolejnych, to już nie sprawdzam dla swojego spokoju, albo staram się do tego dystansować i nie przejmować sobie, tłumaczę, okej, tak, ktoś mnie nie zna, napisał, okej, miał, wiesz, chwilę czasu i też staram się nie oceniać tej osoby, czy nie od razu nie powiedzieć, co też wiesz, hejt za hejt, czy coś takiego, nawet w głowie, nie? Myślę, okej, okay, dobra, pewnie nie zna, nie rozumie, może gdybyśmy się spotkali, pogadali face to face, to bym miał zupełnie inne zdanie na mój temat, albo nie, ale... Więc tak wiesz, dystans. To mam taką, wiecie co, grę motywacyjną. Jest ona bardzo prosta. Musicie podrzucić piłkę i w tym samym czasie powiedzieć na temat drugiej osoby. Akurat fajnie, że jesteście we dwójkę, możecie na siebie. Ale z tobą możemy. I nie, zostawcie mnie w spokoju. Ale powiedzieć, najpierw chciałbym usłyszeć trzy... Weź i od razu będziesz działać. Trzy... negatywne rzeczy o Kamilu. Od razu. Rzucasz i szybko, co ci pierwsze przychodzi do głowy. No albo on by wiedział, wiesz, ja nie wiem, co ci przychodzi. Pierwsze, co ci przychodzi do głowy. Negatywne rzeczy o Kamilu. Po prostu... Lubi się spóźniać. Umie się spóźniać, to prawda. To była jedna, no. Tak. Następna. Druga... Ale z podrzutem. Kurka... nie odbiera. Czasem nie odbierasz ode mnie, tak. Kurczę, strasznie lubię. Okej. Okay. Co jeszcze? I trzecia, negatywna. Szybko działamy. Trzecia, pierwsza, która ci wpadnie do głowy po prostu. Robi mi takie niespodzianki,
na scenie albo na zajęciach różnych, które prowadzimy, że na przykład o, dzisiaj zrobimy to, albo nagle zaczyna śpiewać jakiś numer, którego nigdy nie przygotowywaliśmy i ja muszę po prostu nagle złapać temat w ogóle, o czym on mówi, co on śpiewa i jakoś tak, tak, oczywiście, przygotowaliśmy to wcześniej. Okej, okay, teraz zamieńcie się i Kamil. Ja pozytywne. Trzy rzeczy. Nie, ja też chcę negatywne. Ja bym sobie chętnie posłuchała. Negatywne, tak? Tak, jak na terapii. Tak, właśnie, tak, trzy negatywne, podrzut i... No to, Anka jest czasami despotyczna, bywa. Kolejną negatywną rzeczą jest u niej to, że... czasem potrafi być mało empatyczna i trzecią, kolejną negatywną rzeczą jest to, że nie zawsze umiem rozmawiać o problemach. To prawda. Okay. Ale i teraz właśnie, skąd jest to ćwiczenie i dlaczego jest to ćwiczenie? Bo trochę chciałem was postawić w sytuacji takiej, o matko, co on za chwilę o mnie powie? Czy nie powie... Wiesz, to ciężko, bo my już... Wiesz, Marcin, my te akcje bez piłeczki już przerabialiśmy tyle czasu, że... I chodziło mi tylko o to właśnie, o to, że o rozmowie o problemach, czyli o tym, czy potraficie sobie powiedzieć też negatywne rzeczy. Czy potraficie sobie powiedzieć to w sposób kulturalny, szanując się nawzajem? Nauczyliśmy się tego. To byśmy nie pracowali razem. Zresztą no? Po tym, co ja powiedziałam i po tym, co Kamil powiedział, na zupełnie inne rzeczy zwracamy uwagę. To, co mi przeszkadzało w Kamilu, to było to, co przeszkadza mi na przykład w pracy takiej, co się dzieje, co się wydarza, tak? Czyli to, że nie odbiera, to, że się spóźnia. To są rzeczy, które mnie po prostu drażnią. A on zwraca uwagę bardziej na emocjonalność i tak dalej. I to jest właściwie też klucz do tego, że my funkcjonujemy razem właśnie dlatego, że jesteśmy tacy różni. Tak. Gdybyśmy byli zbyt podobni do siebie, to myślę, żeby to wszystko było takie... Nie działało. Poza tym też to jest niesamowite, bo my kiedyś nam dużo trudniej przychodziło w ogóle rozmawiać, a dzisiaj myślę, że po 12 latach, które już tu wymieniliśmy, to też wiesz, my chyba wiemy... Ja jeszcze z dwoma psami. My wiemy też, które... A pamiętasz w 2005? Wiemy też, które tematy trzeba przedyskutować. Czasami jest też tak, co też polecam z naszej autopsji różnym duetom współpracującym czy żyjącym ze sobą na co dzień, że czasami po prostu pewne rzeczy wystarczy przemilczeć. Dać im przestrzeń, żeby nie eskalować pewnych emocji niepotrzebnych. Czasami trzeba zostawić czas, jeżeli to nie pomaga. Ale wracacie do tego, jakby wy, jeżeli to nie pomaga, wyjaśniacie sobie sytuację. Jeżeli to nie pomaga, to tak, ale wiesz, czasami to są jest kwestie... Tak, że druga strona potrzebuje czasu, żeby dojść do jakichś wniosków. Tak, i... wiesz, to są kwestie czasami niektóre, które się wydarzają tylko w mojej głowie, a w ogóle Ania nawet tego nie widzi i nie rozumie i po jakimś czasie, jak zaczekamy, to ja sobie mówię, okej, okay, to tego fakt tak naprawdę nie czyli było, tylko sobie to wymyśliłem. Odpocząć tak samo. I jest łaski, że są pewne rzeczy, wiesz, które ją gdzieś tam wkurzają, zabijają i pewnie gdybyśmy w danym momencie się skonfrontowali z tym, to by była wielka awantura, bo ja bym ich nie wiedział, o czym ona mówi do mnie, a dla niej to by było czasami to dobrze, że nie odbiera, wiesz. Zabijające, a wiesz, a po tygodniu na przykład jakichś tam różnych sytuacjach, które się wydarzały, nagle się okazuje, że to było totalnie nieważne i się samo wyjaśniło. A jeżeli są rzeczy naprawdę trudne, które nam przeszkadzają w pracy i w funkcjonowaniu, no to mamy. Myślę, że my mamy tak raz na pół roku, czy na myślę pół roku, nawet dłużej, że sobie tak siadamy przy jakiejś takiej konfliktowej sytuacji i wyrzucamy pewne rzeczy, żeby oczyścić atmosferę. Ale ostatnio naprawdę, no ja myślę, że my już też nie jesteśmy najmłodszymi osobami, że na szczęście w sensie, że... Teraz to już naprawdę zabrzmiałeś jak ten... Nie, no ale mówię tak, wiesz, że ta taka takie dziecięce wkurzanie się na siebie, obrażanie już przestało być nam bliskie, już trochę... Ale to też przeszliśmy. Tak, też było, no. Nie to zróbmy teraz na szybko jeszcze trzy pozytywy. Bo to ja mogę od razu. Program jest bardzo pozytywny i chcemy, żebyśmy wszyscy się tu kochali, żeby było co dobrze. No dobra, no to Anka jest niesamowicie zorganizowana. Jest też bardzo konkretna w podejmowaniu decyzji. No i jest mega pozytywną osobą. Super. Ogólne już na koniec, ale nie... Ale ja bym to pierwsze powiedziała na przykład o tobie, że właśnie Kamil jest bardzo pozytywny. Za to przecież go ocenią nie tylko nasi słuchacze, ale też członkowie naszego zespołu. Jest bardzo empatyczny do tego stopnia, że potrafi się utożsamiać z emocjami niektórych osób dookoła.
To trzecie też. Dobrze. Nie znalazła trzeciej pozytywnej strony. Ja wiem. Będzie bura, będzie bura. To będzie taki też ogólnikowy, chociaż ja mam bardzo konkretną rzecz w głowie. To najpierw powiem, o co chodzi, że jest spontaniczny, bo on potrafi na przykład na koncercie przy przedstawianiu zespołu zacząć nagle śpiewać, improwizować na ich temat, freestyle'ować na ich temat i ponieważ najpierw Kami przedstawia zazwyczaj dziewczyny z naszego zespołu, a potem ja przedstawiam chłopaków z naszego zespołu, to jest tak, że on wyśpiewa freestyle na temat wszystkich dziewczyn na scenie, a potem ja muszę zrobić to samo, chociaż ja nie mam takiego lotu. Więc to jest po prostu, i to jest kupa śmiechu oczywiście, nasi widzowie, słuchacze, wszyscy to bardzo lubią, ale ta spontaniczność, no gdyby nie ta spontaniczność, to też umarlibyśmy z nudów, no. Słuchajcie, bardzo bym chciał usłyszeć fragment najnowszego singla, chociaż taki dwójkowy, taki malutki fragmencik, ale wiecie co, nie tak po prostu zwyczajnie, że mi pięknie zaśpiewacie, tylko... Brzydko. Nie, wiecie co to znaczy? Cele? A to jest bezpieczne. Śpiewaliście kiedyś z Helem? Śpiewaliście kiedyś z Helem, czy nie? Znaczy tak, to jest zabawa, którą zostawiamy dla naszych wokalistów, tak. Bo oni to uwielbiają. Pozdrawiamy Fokę, która tak, Sylwia Dynek, Adaś uwielbiam ich wystąpienia wokalu. My jeszcze tego nie robiliśmy, ale... No to zaraz będzie wielka premiera. Będzie. Że ja też się przygotuję. Niewielki fragment, słuchajcie tylko. Proszę. Teraz ja powiem to tak. O. Tak. Trzymaj ty pierwszy. A co pierwszy? Ja czekam na swój. Nigdy nie robiliście tego, nigdy nie śpiewaliście. Nigdy nie robiłem. Jestem strasznie ciekawy, jak zabrzmieć. Ja jestem ciekaw, czy w ogóle uda wam się znaleźć ten sam dźwięk, bo to wiecie, jak a to jest. A chyba nie da rady. Właśnie nie wiem, co to rozprawia. O, zaśpiewam coś w trybie. Ale zapowiedzcie jeszcze przed. Tak, serdecznie zapraszamy teraz z naszego najnowszego krążka Sand and Grace życzenia, utwór. Idealnie. Bo będzie mi... To będzie dziś, jak spłatka iść, wszystko idealnie. Tsunami huk, bo mruki zbóż, czy balonik z Helem nic mnie nie dopadnie. Dzięki kochani, no bo było czysto. Moimi dzisiejszymi gośćmi, mega pozytywnie zakręconymi, Sun and Grace, Ania i Kamil. Dzięki wam kochani, dzięki.